Szczęść Boże, Klaudia Drzewiecka. Zapraszam na prognozę pogody. Nad wschodnią i południowo-zachodnią Europą wystąpią niże z frontami atmosferycznymi, które początkowo będą kształtować warunki pogody nad Polską. Nad pozostałym obszarem pola wysokiego ciśnienia. Wyż z nad środkowej Europy napłynie także nad Polskę, a z zachodu ciepła i wilgotna masa powietrza. Sporo chmur dzisiaj na wschodzie Europy i nad Irlandią. Nad Rumunią mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Zachmurzona będzie też Hiszpania, ale najcieplejsza. Termometry wskażą 27 stopni. Równie ciepło w Rzymie i tam słoneczne, bezchmurne niebo. Najchłodniej będzie w Berlinie 14 stopni. Spójrzmy na mapę Polski. Pochmurnie na południu i południowym zachodzie. Od centrum przez Podkarpacie przelotne opady deszczu. W Rzeszowie i Krakowie najchłodniej 10 stopni. Najwięcej słońca w północnych regionach kraju. Najwyższą temperaturę wskażą termometry w Poznaniu 16 stopni. Wiatr powieje z północy, a ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Zapraszam na przegląd regionów.